Cześć, hejho, witajcie w nowym vlogu. Już w domu, z tyłu stoją za mną balkonowe krzesełka, więc je sobie na pewno wystawię, bo słoneczko jest, jak widać. A ja zaczynam dzionek od soku. Dzisiejsza proporcja: bardzo dużo marchewki, dwa jabłka i jedna pomarańcza, bo tyle się ostało warzyw po moim przyjeździe. Bo już sok marchwiowy z dodatkami też jest dobry. Także dopisuję nam słoneczko. Miałam pogodę sprawdzić. bo nie mam termometra. Może powinnam taką stację pogodową też sobie zapodać. 9 stopni do 14. Wczoraj było 20, słuchajcie. Ale pogoda na 10 dni. 13, 12, 13, 14. No to już tak spoko, nie? Mi się wydaje. Także tak, oglądam Onet rano, dlatego że to są moje wiadomości, że tak powiem, na internetach. No i zobaczymy, co tam się będzie dalej działo w domku. Jeszcze dzisiaj jadę po Dorotę. Mam nadzieję, że wsiądzie. Pojadę i okej. Okay. Hejo, posiedziałam trochę na balkoniku. Ale idę na dół, bo wiecie, co mi się przypomniało, że mam na dole ciasto Marcinka jeszcze. To sobie idę ogarnąć śniadanie takie, a że siedzę sobie na tarasiku, to sobie zjem smaczne ciacho na tarasikowe. Koszulka, tylko że pan robi kostkę, więc lepiej nie ryzykować. Znaczy, ja mam gdzieś kostiumy kąpielowe, muszę je znaleźć generalnie, ale na razie jestem w spodenkach i w koszulce. Najwygodniej. Jest coś w tej lodówce, co pachnie nie tak, jak pachnieć powinno. Co tu się mogło... A, mamy cię. Mamy ci piersio z kurczaka, zasuszona. No nic, to się wyrzuci i wywali. I mam talerzyki. Ale czerwona jestem. Strasznie. A może poczęstuję fachowca? Taka będę rozkroję. Dobra, zobaczymy się po degustacji. Pana fachowca poczęstowałam Marcinkiem. Ja dla siebie biorę resztę i idę z powrotem na górę. A, moje ulubione ciasto. Właściwie to, czy ja mam jakikolwiek psikacz w tym domu? Zraszacz. Trzeba będzie kupić zraszacz, bo najlepiej się na balkonach opala na wodę. Znaczy u mnie, w moim przypadku. Więc myślę, że taki psiukacz byłby czymś zupełnie właściwym. O, a ja idę na stolik. Music leci, a ja na stolik. Głowa umyta, picie przyniesione. Idę suszyć włosy na taras. W słoneczku ładnie wyschnął. Patrzę, że mi komputer się wyładował. Wyłączył. To trzeba go włączyć. Na górę. Muzyczkę puścić. I lecimy. Tylko nie wiem, jaką muzyczkę. No i teraz YouTube'a wyłączę. Coś wymyślimy. O, skarbuca. A co? Niech się dzieje. Idę suszyć włosy. Hejaho, nadejszła wielkopomna chwila. Znaczy taka, że schowa, że z balkonu wziąłam ciuchy, miękkie gietry. I to w ramach kwarantanny to nie musi być, mówię, co? Bo i tak będę w samochodzie siedziała bardziej. Czekajcie, muszę pomijać Pawlacz. I lecę, już głowę umyłam, lecę się umyć, łącznie z kroksami, bo się nakurzyłam. I będę leciała po Dorotę. Głodna jestem w piorun,
Nawet nie wiem, co ja mam w lodówce za bardzo, ale jak Dorota przyjdzie, to coś wymyśliła, są jakieś kopytki, jeszcze obiady zamrożone. Jakieś polędwiczki, bite śmietane. Damy radę. Coś mi tu niepokojąco w tej lodówce, ale to może nie wiem. Co człowiek coś czasem wsadzi. Kot już dostał. Kot już dostał 40 razy. Dobra, słuchajcie, lecę do łazienki się umyć. Dzisiejszy wyjściowy outfit najprostszy, jaki może być. Najfajniejszy na wiosnę. Oczywiście pomijamy kroksy. I mamy miękkie, giętkie getry. I na to tunika, która uważam bardzo ładnie jest zrobiona przy szyi. Czarna, wygodna, miękka i wyjściowa, i podomowa. Także tak dla wygodności. Ale ładnie. Uważam, że ładnie. Zobaczę, że mi światło może teraz lepiej sfokusuje. Jeszcze gorzej. Tu jestem. No właśnie. O. Także myślę, że będzie super. Coś odstaje. Ma podszewkę. Nawiesne. W sam raz. Idę się umalować i po Dorotę lecę. Hello, hello. Jesteście na przestrasznym statywie złożonym z kart tarota misy tybetańskiej i pudełka żelków. Żelek. Ale działa, prawda? Działa. Dzisiaj nie będziemy cudaczyć z jakimś wielkim make-upem. Ja już jestem posmarowana tym kremem. Creme de la creme. Jestem posmarowana kremem. Patrzę, czy mam jakieś CC po prostu. Mam. Nie, to jest jednorożcowy balsam koniczkowy. Nie balsam, tylko ten, rozświetlacz. Nie wiem, jak tego użyć. Znaczy, wiem, no, oglądałam się filmów, ale bądźmy szczerzy, że umówmy się. Mam, słuchajcie, CC Cream Olaj Total Effect. Bardzo go lubię. Jak się sfokusuje, o. Jak się sfokusuje, to go zobaczycie. No patrzajcie, nie? Nic. Aparatek. I tak ci zaraz to auto zakryje. Musicie mi wierzyć na słowo w takim razie. Olaj Total Effect CC Cream. Takie, takie sprawy. I to jest takie strasznie lekkie. To w zasadzie jest kremik nadający troszkę kolor, wyrównujący trochę koloryt. Czyli bardziej, może co ja mam na włosach, niby tak se spięłam, a tu się dzieje. Bardzo lubię te CC creamy, bo to się nie opłaca robić makijaży, Bóg wie jakich, to trochę się nakremować, żeby zacieków nie było. To jest w sam raz, jakiś włos się uczepia, patrzcie. Człowiek wyjdzie z kąpieli, wszystko się poczepia. No. Tego sobie użyłam, patrzę, że mi się kończy, ale gdzieś miałam takie duże pudełko. Jak znacie jakiś dobry krem CC czy BB, to już dawno chyba, to napiszcie, bo no ja lubię ten olej, powiedzmy sobie szczerze, ale może są jeszcze jakieś takie, no nie wiem, świetne po prostu, że to krem i tylko trochę kolorytu, co by nie świecić czerwonym nosem, chociaż pod maseczką teraz to będzie. Chodzi tak po maseczkę, muszę wziąć maseczkę, będę łaziła w tej kastora. Muszę iść, bo jak są remonty, to zaraz braknie trawy do posadzenia, żeby wszystko było przekopane. Zaraz się okazuje, że trzeba mieć grabki, co by wygrabić w razie w ukamienie. W ogóle kto to wymyślił? Są takie rzeczy. Słuchajcie, więc azalisz. Muszę jechać do kastoramy. Miotła, bo jak jest kostka, to trzeba ją zmieść. Mówi człowiek, który nie miał balkonu. Teraz ma kawałek kostki. I dowiaduje się, patrzy, co tam robią. Skąd te rzeczy, co tam trzeba brać. Wiecie, życiowo ważne, przecież nie będę w brudzie i smrudzie mieszkać, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, mamy pierronę, który wykańczamy.
się maluje w podglądzie, także może to w ogóle wyglądać tragicznie. Ale w samochodzie, kto będzie na mnie patrzył? Do kameru to... No i właśnie to. I w ogóle już mi się, wiecie, co śni po nocach? Wentylator. I to nie jest śmieszne, bo tutaj jedną stronę tego domu mam bardzo słoneczną. Nagrzewa się zacnie. Będzie trzeba po prostu z wentylatorem powalczyć. Było, nie było. A że już mi się śniło, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Także lepiej zobaczyć wentylator. No i oczywiście na balkon potrzebna by była taka, podobno są bardzo drogie, tutaj mój mechanik mówił, taka skrzynia, co to się, można tam pierdółki różne położyć i można jednocześnie na niej usiąść, nie? Co by było fajne, bo słuchajcie, no to wiadomo, że a to mam szczotkę do zmiatania, a to jakiś kawałek czegoś w ogóle i to się wszystko poniewiera na razie. Skrzynia by była zacną inwestycją, tak sobie myślę. Ale jeżeli to ma kosztować, tak jak tu mi powiedziano, 300, to nie wiem, czy jest jakaś alternatywa do takiej skrzyni. Chociaż też taka skrzynia byłaby fajna, można tam położyć poduchę, usiąść, no takie, wiecie, taką rzecz, nie? Oh. Człowiek rozmarzony, ale to tak naprawdę jak się mieszka, to dopiero jest tak. A jeszcze to, a jeszcze tamto, a tak jak dzisiaj siedziałam na balkonie, nie miałam gdzie nóg położyć. Taka pufa by się przydała. Z jednej strony można było siedzieć, a z drugiej strony, żeby to było takie pufisko właśnie na nogi położyć. No, powiem wam, że jak się mieszka, to się tysiąc rzeczy wymyśli, ale takich nie tam, że jakieś pierdoły, tylko właśnie tak, a to brakuje tego jeszcze, a to jeszcze tego brakuje. I takie potem wychodzą rzeczy, ale tego wiadomo się naraz nie kupuje. To można sobie popatrzeć, jak to jest, jak to wygląda. I ja lusterka miałam gdzieś. Popatrzeć, jak to wygląda. Przekombinować, zobaczyć. Może kupić. Fajnie by było mieć dobrze taras zrobiony. W ogóle wiecie, co wymyśliłam, bo jak mówię, ja to mam bardzo nasłonecznione. Sąsiedzi to mają takie daszki porobione, ale ja takiego daszka nie zrobię. I wymyśliłam, że poprosiłam tego chłopca, co mi tutaj robi, żeby zrobił mi takie kółka kotwice, kołki z takim kółkiem, tak żebym mogła rozciągnąć płótno żeglarskie. I słuchajcie, to jest zacny pomysł, bo wiecie, znaczy jeszcze nie zrobię teraz żaluzji tych zewnętrznych, chociaż to byłoby rozwiązanie. Może trzeba by było się rozejrzeć za tym tak naprawdę. Ale przynajmniej no na ten rok, tak powiedzmy. Budżet, planowanie. Żeby były takie kółka, bo wiecie, jak to działa. Mam rolety wewnętrzne, ale szyba, słońce, nagrzane mieszkanie. Płótno, słońce, płótno, szyba, nie nagrzane mieszkanie. Więc po prostu, może to nie będzie wyglądało, ale to ma nie wyglądać. Ja mam tutaj mieć oddech, a nie Hawaje, bo zacznę tą palmę sobie i wyrośnie. To jest bardzo nasłoneczne miejsce. No to jest fajne. Gadam z wami, gadam się rozproszyło. To jest fajne, ale ja po pierwsze jestem lekkim wampirem. To wam powiem. Lubię, jak jest dosyć ciemno i ponuro. Znaczy nie na dworze. Na dworze to ja lubię, tylko że ja lubię sobie tak. Usiądę sobie na tarasie, zmęczę się, wchodzę do chłodnego domu. To mi się podoba. Nie jestem fanką nasłonecznionych mieszkań. Jedną stronę mam nienasłonecznioną, drugą mam bardzo nasłonecznioną, więc to jest akurat ok. Dla każdego coś dobrego, że tak powiem. Ale lubię mieć chłodno wewnątrz. Po prostu. Ja już naprawdę w bloku nazdychałam z ukropu. Przyjadę po wentylator. Zastanawiam się nad klimatyzacją, słuchajcie. Jeżeli na przykład ktoś z was używa i mówię w Polsce, bo za granicą to może mieć różne stawki, to jak mam wychodzić cenowo za prąd?
Czy to się w ogóle sprawdza, taka klimatyzacja? Cholera by się dobrze spało, jakby było sklimatyzowane pomieszczenie. Może to nie jest znowu zdrowe. Nie wiem, no dylematy wam powiem. W takich prostych rzeczach. Dylematy. Ale powoli się robi, słuchajcie, już z jednej strony jest kostka, z drugiej strony jest rozwalony na amen już. I zaraz też będzie kostka, znaczy kostka, tam będą płytki takie. To się jakoś tam nazywa, że gres, czy coś. Nie wiem. I właśnie też jadę, dobrze było jakby z transportem na poniedziałek były. Już też będzie robiona elewacja. Zakończona. Jeszcze tylko będzie jedna mała poprawka elewacyjna, bo poprosiłam mojego fachowca, żeby mi wyciągnął z jednej i z drugiej strony domu prąd. Bo to wiecie, się nie myślę o takich rzeczach, a potem człowiek mieszka to w trakcie. Znaczy po pierwsze kosiarka, więc bądźmy szczerzy, że trzeba to jakoś ogarnąć. Znaczy można kupić długi kabel i sięgnę i to, ale jak jest na zewnątrz, jest wygodniej, prawda? Ale przede wszystkim światełki w grudniu. Gdzie ja światełki w grudniu podłączę? No to tak sobie pomyślałam, że azalisz trzeba będzie zrobić szuruburu i kontakt. No więc będzie to jeszcze robione. I tak 1001 drobiazgów dzisiaj wymieniłam żarówkę. Piwnicy, co już z miesiąc czekała na wymianę. Zdarza się. Jeszcze coś zrobiłam, jak jeszcze powiem. No tam kup fajnych rzeczy. Cokół jest zrobiony na tarasie, żeby jak będzie się zmywało, żeby mop nie brudził elewacji. Wiecie, takie czasem popierdółki, nie? Ale abstrahując od remontu, lusterka, słuchajcie. Ja tutaj takie jedno dostałam z pentagramem od was. Lusterka. Bardzo dobrze jest wykorzystać do spraw magicznych, czyli wkładacie tutaj kogoś, kogo uważacie za wroga, zamykacie i tak, jeżeli wam źle życzy, to dostanie tym, co życzy. Jeżeli wam życzy dobrze, dostanie tym, co życzy, czyli dobrze. Metoda bezpieczna, nikt nie powiedział, że musimy pierdzieć tęczą i srać balonikami. Teraz to się nie otworzy znowu. No, bardzo dobre pudełko naprawdę. Fajnie by było, trzeba poważyć. Fajnie by było, możecie się zaopatrzyć w tych lusterek, jest mnóstwo, także lustrzana pułapka wersja miejska. O, to jeszcze wam mogę powiedzieć. Dobra, zbieram się, słuchajcie, mam jeszcze pół godzinki, więc jeszcze tylko trochę telefon doładuję i takie rzeczy i zbieram się po Dorotę. Słuchajcie, jest 19. Ja dopiero wróciłam do domu z kastrami. Macie pogadankę nową na kanale Ożywione Powietrze, bo jak jechałam w Dorotę, to pogadanka była. Padłam na maksa, ale mam zasłużoną pizzę. Koło ratunkowe. Dorota kupiła kadzielnicę, do której są takie kadzidła z dziurką. Kadzidła z dziurką. Jedną ręką próbuję odkręcić, tak? Dobra. I one mają właśnie się napełnić. O, taką dupeczkę. O, mają taką dupkę z dziurką. Zapalisz większe światło może? On tutaj niby fokusuje, ale to taka Fukushima, że... Dobra. I one polegają na tym, że jak się spalają, ale tym cienko to idzie, widzę. Nie chce się zapalić, skubaniec. To tu wylatuje dym. I taki robi... Fajny. A po to spaciku to kombinowałam, żeby... fontannę sobie podać. W obiegu takim. No, trochę tak robi. Tak, coś tak leniwie się no, tam zadziewa. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo. No i czekajcie na hol zakupowy z
aladynkami. Nie ma fokusu, tajemnica. No. No ale w każdym razie. Także czekajcie, czekajcie. Dobiorę tylko bluzkę do tego domu. Będziemy robić. No, trochę spada. Jest oki. Tak. No super asty, no zabawa, no. Zabawa. Podoba mi się. Te łowickie, zaraz będą łowickie. Słuchajcie, Dorota przywiozła maseczkę. Ta jest z miejscem na kartę kredytową. Piękne są. Będziemy się laszczyć i lasować. Chociaż powiem wam, zdejmę i będę mówić, bo mogę, że dzisiaj w sklepie to miałam wrażenie, że jak chodzi człowiek w maseczkach, to faceci zżerają się wzrokiem. Jak nie wiecie, gdzie spotkać faceta, to będzie to Gastorama. Jak nie wiecie, jak ma was zżerzeć wzrokiem i zaczepić, to bądźcie w maseczce. To już po prostu, ja nie wiem, w tych Gastoramach to ja, człowiek wygląda tak tajemniczo. Jeszcze będę oczy mocniej malować, to będzie fajnie. Śmiesznie. Drugi model. To mi tak trzymaj. Widzisz się? Bo ja nie widzę cię. No masz tak. Aha, okej. Okay. Drugi model maseczki. Łowicanka jestem. Super, bo jest ciemna, czyli podkład nie będzie się. To ja ciemne to dwie wezmę. To bierz wszystkie. Nie, to ci... Bo ja mam przecież te kwiaty życia. Kwiaty życia. A właśnie trzeci model, słuchajcie. Te ciemne wezmę dwie, dlatego że one. I tylko pociągnij, o, bo one są tak uszyte, żeby skakiwały. Czyli poczekajcie, bo to trzeba. Od tego wymieniamy. Tak. Ja mam dla ciebie profesjonalną maseczkę. A potem, żeby wskoczyło, to robimy... Tak, i ładnie skakuje. Ten. I tu też, nie, to nie, ale ta jest... U góry, w każdej jest kieszonka. Tak? U góry. No, tylko cienko. Czyli mamy tutaj możliwość, nikt nam nie ukradnie z gęby własnej naszej karty kredytowej, bądź pieniądzowej. A propos w ogóle, to dużo masz tych materiałów jeszcze w domu? Nie, ja kupiłam po trochu, wiesz? Piłaś po prostu. Po prostu, nie. No i kwiat życia. Ezoteryczna maseczka. Tak. Ja dzisiaj jechałam taką i miałam ochronę na pyszczku, że tak powiem. Ładnie. W ogóle to ja ci powiem tak. Nie dziwi się Arabką. No. Dokładnie. Nie. Tylko nie. Kokietujesz wzrokiem. Dzisiaj Grzegorz też. Tu tak nic nie widać. Pięknie zrobione grywi. Tak. Teraz już są troszkę zmyte, bo no muszę iść na ten, ale no to wiecie, że to... Gabinety nie działają, nie? Muszę poczekać, ale super, no to mam takie maseczki profesjonalne. Proszę ciebie. Chociaż ja mam te od brata, te takie z filtrem w ogóle. Ale te są już budowane, albo jak już gdzieś jakiś dłuższy kaliber, chyba większy. Tak, chyba tak, bo troszkę lepiej się może przez nią. No. No i właśnie te, o. Będą. Proszę bardzo. Ale to zrobię hol. Szarowarki aladynki. Aladynki tu jeszcze są jedne. No, jeszcze jedne. Bardzo fajne. Także. Moje stare, które w tym kolorze już umieszczę. Na które wiesz, kot śpi? Pokaż to. Kot już śpi. A daj spodnie. Oddaj. O. Leż sobie. No te są moje stare, w które przychodziłam całe lato. Sezon. Tak. Ale każdy ma inne de facto. No. Układzie. Także po prostu i ten materiał taki fajny. No. Rozbuchało się? Nie, a tu źle górę. Góra. Ale tu jest. O, fajnie, rozbuchało się. O, tu taka. No, maseczki zrzuciłam. Ajajaj. Może w dziurkę nie trafiło się? Może się nie trafiło w dziurkę, wiesz? Uważaj, będzie pewnie gorące. Ajajaj. Będziemy walczyć. Chyba spadnie ci, ja to zaraz zrobię. Już co? Jak już ma spaść. To na dobrą stronę. Ona jest takie wyczółkowe. Wiesz co jest problem? Ta dziurka nie istnieje. Ona nie istnieje? Zobacz. Ona nie jest, ale tutaj ten... O, woda. Czemu woda? No skąd ta woda? Co to kurde jest? Może się skarpiło? Co? Strasznie, ten ostrość nie chce wyjść. Byłeś na automacie, ale... No, to teraz. Woda jest, dlatego kadzidło nie leciało. No nie. Co ja ci powiem?
Musimy do ciepła, ale ciepło będzie ciepło. Mocno ciepło, to ciepło? No, cholera. Ale to, że tu woda jest, nawet nie wiem za bardzo czym. Ałaj. To mnie przyleci przez tą wodę. Chociaż może to tak ma działać, czy jak? No ale skąd ta woda? Przecież wytrzęsło tą torbę z prawa, z lewa. Może to się skrapa faktycznie. No ale w każdym razie ładne. Mhm. Ładne. Bo były jeszcze takie malutkie, malutkie, ale już... Zajadka chodzi. Było? Czekaj, a? O, słoniki. Mam szarafary i będę udawał grącz. Fajne. A się lubi szarafary. Ja lubię, bo to jest lepsze niż dres. No, szerokie, wygodne. Wygodne, a wygląda zakładasz przynajmniej i... inaczej niż dresio. Albo miętkie, giętkie. No miętkie, giętkie, giętkie, no. Dobra, ściągam je. Ściągam. Zamykamy oczy. No, to już lepiej widać. Wyczyścić czy to nie? Nie, no niech se na razie potem się wyczyści. No dobrze. No. Osiada. Czekawka. Przepraszam, operator nie dysponowała. No, życia. Uff.